I witajcie, ja jestem Hebi i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z LEGO Harry Potter lata 1-4 i kontynuujemy naszą przygodę w świecie Pottera. Aktualnie chyba już będziemy szli do komnaty tajemnic. A tak, no tak, bo tam szliśmy z tym. A czy to nie będzie po prostu... Okej, panie Weasley. Proszę mi tę szczurkę puścić. Ale szczurek nie przejdzie. Okej, panie szczurku. Okej, tam bym musiał jeszcze teraz iść. Ale dobra. Serio? Zamknęłaś się w kiblu? Ty bawisz się w... jak ona się nazywa? Aha! Z wieńczącą Martę. Co mi daje to? Aha. Do tego mam wskoczyć, tak? Czy coś? Okej. Bardzo ciekawe, nie powiem. A jestem ciekaw w sumie, jak to działa. Bo to jest... Bo w świecie Harry'ego Pottera, jak się jest dorosłym... Aha. To...
Czemu do dzieła to się przyjście? Jak w świecie Harry'ego Pottera, to jak się jest dorosłym, to każdy czar jaki się rzuci, znaczy jak jest się czarodziejem, to każdy czar jaki się rzuci, jaki się rzuci, jest kontrolowany przez Ministerstwo Magii. I teraz takie pytanie, czy jak ktoś jest w Hogwardzie, to czy jego czary też? Okej, pływać nie mogę. Okej, to na pewno nie mogę pływać. Okej. No, ale tu już pływać mogę. A nie, dobra, czekaj, wróć. Ja jestem głupi, nie pomyślałem o tym. Proszę mnie tu nie obmacywać. Ja sobie nie życzę tego. Okej. Jak wąż normalnie. Kurde, który tak umie cwaniaczki? Okej. Jep. Okej. Ginny Weasley. A, czyli walka... Proszę mnie tutaj. Chyba ja umrę. Okej. Zabił mnie, ale przeżyłem. Okej. Okay.
Okej. Proszę mnie tutaj nie bić. Jestem pokojowo nastawiony. Ale teraz pytanie. Okej, teraz pytanie. Aha, tu jest jeszcze. Dobra, zabij nas oboje. Wystarczy nie patrzeć mu w oczy. Okej. Panie, daj mi swoją rączkę. Okej. Aha. Wpuściłem ptoka. Okej. Teraz pytanie, jak ja mam się na tę górę dostać. A on mnie odgania. Okej. Teraz tylko pytanie, co ja tu muszę teraz zrobić? To jest dobre pytanie, wiecie? No, bo on tam siedzi cały czas. Aha, dobra. Myślę, że gość się sam załatwi nawet. Okej. No dobra, ale to mnie nie uratuje. O, elo. Elo. Ha.
Dostaje się śmiechowo pokazane. Nice. I uratowani. Level complete. Bazyliszek pokonany. I dziękuję, dobranoc, jak to się mówi. Ginny Weasley również uratowana. No, uratowałem Ginny. Ja podejrzewam, że chyba chodzi o kogoś innego. No ja nie pamiętam o kogo. Continue story. Się zepsuło. Kurde, ej, co jest? Ej, ale dajcie to przerwać, bo to jest masakra. A tak miałem też. Też na początku, jak próbowałem nagrywać, ale to jest masakra. Okej. Wiecie co? Tutaj ja też zakończę ten odcinek. Zakończyliśmy właśnie komnatę tajemnic w dosyć dziwnym stanie. Więc to by było na tyle. Ja się będę z wami żegnał, jeśli film się sporo, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie, to zapraszam, to powiedzcie mi, piszcie komentarze. Jeżeli kanał się sporo chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.